Rowerzyści są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, bo czyhają na nich różnego rodzaju przykre niespodzianki. Dokładnie tak, dlatego to są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, nie chroni ich żadna karoseria, żadne pasy bezpieczeństwa. No i nie ukrywajmy, że też nie wszyscy przekonani są do kasków, które chronią nasze głowy, a czasami by się rzeczywiście to przydało. Myślę, że o konsekwencjach czasami niespotykanych przeszkód na drodze przekonał się 47-latek, który na terenie gminy Bornego Sulinowa przemieszczał się swoim rowerem. Mężczyzna rowerzysta wjechał w kałużę wody. Okazało się, że pod tą kałużą kryła się całkiem niezła dziura. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna stracił panowanie nad rowerem, przewrócił się na jezdnię, a w konsekwencji z obrażeniami nogi został przewieziony do szpitala, więc pokazuje tutaj, jak ważne jest ograniczone zaufanie również do przeszkód, które napotykamy na swojej drodze. Ale to nie tylko przeszkody na naszej drodze, często dokonujemy sami wyborów i myślę, że o takich niedobrych wyborach, których nie warto powielać, jest po prostu sięganie po alkohol, nawet wtedy, kiedy poruszamy się właśnie rowerem. Jeżeli chodzi o miniony tydzień, to policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku nie ujawnili kierującego, który by poruszał się pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu, ale za to zatrzymaliśmy aż 4 nietrzeźwych rowerzystów. Co warto tutaj podkreślić, pamiętajmy, że rowerzysta, i to już jest taka statystyczna gdzieś powtarzalność, zawsze ma więcej alkoholu niż kierujący pojazdem. I jeżeli popatrzeć na miniony tydzień, to nie ujawniliśmy żadnego rowerzysty, który miałby mniej niż promil alkoholu w organizmie. Oczywiście te wszystkie zatrzymane osoby odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem. Mamy już meteorologiczną jesień, pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie, bardzo często bywa ślisko, a przez to na drogach naprawdę jest niebezpiecznie. Musimy pamiętać o tym, że zmieniające się warunki pogodowe również są takim przełożeniem na tym, jak zachowujemy się na drodze. Chwila nieuwagi, dekoncentracja powodują, że bardzo łatwo spowodować zdarzenie drogowe, w konsekwencji której może ktoś ponieść jakieś obrażenia. Jeżeli chodzi o miniony tydzień, to takich zdarzeń drogowych odnotowaliśmy aż 4. Do najpoważniejszego zdarzenia drogowego doszło na drodze krajowej numer 11. Tam kierujący Volkswagenem, 50-letni mężczyzna, na łuku drogi wprowadził swój pojazd w poślizg, stracił nad nim panowanie, po czym pojazd zjechał do rowu i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna z obrażeniami w postaci połamanych rzeb, jak również nosa, został przewieziony do szczecineckiego szpitala. Warunki pogodowe się zmieniają, więc apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Pamiętajmy, że rozpoczął się rok szkolny. My dawno odzwyczailiśmy się również od tych sytuacji, kiedy na przejściu dla pieszych pojawiają się dzieci. Pamiętajmy, że szkoła, przedszkole, żłobek są to szczególne miejsca, w których należy zachować szczególną ostrożność. Pamiętajmy, że dzieciaki, jak również rodzice do szkoły przemieszczają się rowerami. Mamy na terenie naszego miasta przejazdy rowerowe. Pamiętajmy, żeby właśnie w tych miejscach skrzyżowania dróg zachować tą szczególną ostrożność. Pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania. To nam da pewność, że bezpiecznie dotrzemy do wyznaczonego celu. Kierujący w gminie Barwicach uważał nieco inaczej i mówi tak: co ja będę przestrzegał przepisów ruchu drogowego? Pojeżdżę sobie trochę i będę miał w nosie sygnały policjantów. No, myślę, że tutaj rzeczywiście te wydarzenia potoczyły się bardzo dynamiczne. Młody kierujący, jak się okazało, zapomniał o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że włączone światła, pasy bezpieczeństwa czy nadmierna prędkość zawsze są tymi sygnałami, dla których policjanci podejmują kontrole drogowe. W tym przypadku brak zapiętych pasów bezpieczeństwa był tym powodem, dla którego policjanci chcieli skontrolować osobowe Audi. Jednak
jednak kiedy uruchomili sygnały zarówno dźwiękowe i błyskowe, młody kierujący bardzo mocno przyspieszył. Kiedy nie miał już drogi ucieczki, zatrzymał się na terenie jednej z posesji, gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy z posterunku policji w Barwicach. Bardzo szybko podczas sprawdzania w policyjnych systemach ujawnili powód, dla którego mężczyzna nie chciał zatrzymać się do policyjnej kontroli. Nie były to niezapięte pasy bezpieczeństwa, ale brak uprawnień do kierowania samochodem. Mężczyzna oprócz tego, że odpowie za popełnione wykroczenia, odpowie również jako przestępstwo, które stanowi niezatrzymanie się do policyjnej kontroli. Grozi mu teraz nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Praktycznie nie ma takiego raportu policyjnego, w którym nie mówilibyśmy o środkach odurzających. Dokładnie. My mówimy o statystykach i mówimy o zatrzymaniach, ale to też jest sygnał dla naszych widzów, którzy mając w domu pociechy dorastających nastolatków, nastolatki muszą poruszać temat uzależnień również od środków odurzających. To nie jest tak, że Szczecinek jest odosobnionym miejscem na mapie, gdzie my nie borykamy się z tym problemem. Rzeczywiście co tydzień pojawiają się osoby, które są zatrzymywane ze środkami odurzającymi na terenie naszego miasta, jak i całego powiatu szczecineckiego. Tym najpopularniejszym narkotykiem ciągle jest amfetamina i marihuana. O tym również i potwierdziły to również statystyki minionego tygodnia. To aż 3 zatrzymane osoby w wieku od 19 do 36 lat, które podczas policyjnych interwencji ujawniono u nich niewielkie ilości środków odurzających. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii jakakolwiek ilość substancji zabronionych jest już, wiąże się z odpowiedzialnością karną i zagrożona jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Za nami kolejny tydzień. Tak, dokładnie. Witam Państwa. Jeżeli chodzi o szczecineckich strażaków, 13 zdarzeń. Dużo owadów błonkoskrzydłych. Zaraz dokładnie powiem, jak to się rozkładało na dni. Jeżeli chodzi o 31 sierpień, Szczecinek na Sikorskiego, owady błonkoskrzydłe. Tego samego dnia w miejscowości, na wysokości miejscowości Jeziorki, Opel Vectra uderzył w drzewo. W Dalęcinie tegoż samego dnia samochód osobowy Ford Focus tutaj uderzył w drzewo, 2 osoby poszkodowane, jedna zakleszczona. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego w celu wyciągnięcia poszkodowanego i przekazania dla zespołu ratownictwa medycznego. 1 września 2 zdarzenia. Szczecinek, ulica Warcisława, tutaj zagnieździły się, otwarcie mieszkania tutaj było. W Jeleniu tego 1 września otwarcie mieszkania, mężczyzna potrzebował pomocy. 2 września Biały Bór, ulica Brzeźnicka, to zdarzenie tak zwane u nas z monitoringu, czyli z internatu wpłynęła informacja o zadymieniu. Tam pojechaliśmy sprawdzić, co się dzieje. Na Bolesława Limanowskiego sadza w kominie. I 3 zdarzenie 2 września to Emilii Plater, budynek wielorodzinny, otwarcie mieszkania. 3 września mieliśmy jedno zdarzenie w Szczecinku na ulicy Reja. Tam usuwaliśmy owady błonkoskrzydłe. 4 września 3 zdarzenia. Na ulicy Wietracznej substancja ropopochodna. Tam strażacy przy pomocy Aquakliku likwidowali, przywracali szorstkość jezdni do właściwego poziomu. W Żółtnicy na drodze S11 tutaj... jeszcze w Dobrogoszczy mieliśmy zdarzenie, tam samochód Volkswagen Transporter dachował. W Żółtnicy na drodze S11 substancja ropopochodna, tutaj też zabezpieczaliśmy to zdarzenie. I w Jeleniu 5 września Ford dachował, zatrzymał się na przydrożnym płocie. I tak wyglądał tydzień szczecineckich strażaków. Również zostaliśmy zadysponowani do rozwożenia środków ochrony indywidualnych do placówek oświatowych na terenie powiatu szczecineckiego. Mieliśmy troszeczkę tego, także samochody były do tego dysponowane. Jeździliśmy po Szczecinku i dostarczaliśmy płyny do dezynfekcji rąk, powierzchni, jak również maseczki dla najmłodszych. Jak minął tydzień? Dzień dobry Państwu.
W ciągu ostatniego tygodnia strażnicy podjęli 113 interwencji. Operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 25 zdarzeń. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili do nas 60 interwencji. W przeciągu tygodnia przekazaliśmy policji jedną osobę. Jedna osoba została doprowadzona do miejsca zamieszkania. 4 zwierzęta przekazane do schroniska dla zwierząt lub lekarzy weterynarii. Strażnicy zastosowali również blokady na koła 9 samochodów i udzielili pomocy w uruchomieniu 3 pojazdów. 4 sierpnia w godzinach porannych zabezpieczaliśmy m.in. bezpieczeństwo w ruchu drogowym na ulicy Armii Krajowej podczas prac wykonywanych tam przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. 5 września 20:10 interwencja na ulicy 1 Maja, gdzie zgłoszono awanturującego się mężczyznę. Był to doskonale znany z wielu wcześniejszych interwencji bezdomny, któremu uroiło się, że w jednym z bloków posiada mieszkanie, do którego nie chcą go wpuścić. W związku z czym dobijał się tam czasami przez całe noce wyprowadzany. Tym razem strażnicy przewieźli go do noclegowni, gdzie załatwili nocleg. 6 września 15 patrol zmotoryzowany Straży Miejskiej podczas patrolowania ulicy Polnej został zaczepiony przez mężczyznę, który wskazał innego mężczyznę uciekającego ze sklepu, stwierdzając, że mężczyzna ten dokonał kradzieży w sklepie. Strażnicy udali się za nim, ujęli go na ulicy Polnej w osiedlu domków socjalnych. Na widok strażników uciekając wyrzucił telefon komórkowy, który trzymał w ręku, rozbijając go. Podczas podejmowania interwencji podeszła do strażników kobieta, która żądała od tego mężczyzny oddania jej telefonu, którego ukradł synowi. Telefon został zniszczony przez niego podczas ucieczki, natomiast zażądała również ładowarki do tego telefonu, który wyciągnął z kieszeni swojej. Okazało się, że mężczyzna ten już wielokrotnie dopuszczał się różnego rodzaju zdarzeń. Jest znanym nam osobnikiem, który nadużywa środków odurzających. Podczas interwencji zaczął ubliżać się strażniczce, zaczął pluć na nią. Został umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych po uspokojeniu jego. W momencie, kiedy strażnicy już go chcieli wypuścić, powrotem wpadł w agresję. Znowu ubliżając słowami wulgarnymi strażniczce, znowu ją opluwając, w związku z czym został doprowadzony do komendy powiatowej policji i tam przekazany policjantom. Oczywiście w sprawie jego zachowania jest prowadzone przez policję postępowanie karne. 5 września w godzinach rannych od 9 do 16 praktycznie zabezpieczaliśmy zawody organizowane dla dzieci przez Stowarzyszenie Aktywne Pomorze w Szczecinku pod nazwą Active Challenge Kids 2020. Także to były takie zdarzenia, o których chciałbym Państwu przekazać. Dziękuję bardzo.